Witam wszystkich zgromadzonych tutaj na Placu Pamięci Narodowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych, szkół. Witam szczególnie członków Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji, której celem jest kształtowanie patriotycznych postaw kolejnych pokoleń młodych Polaków. W tej chwili druhna Joanna Solak z pierwszej środowiskowej drużyny harcerskiej Wigry odśpiewa rotę. Tego nizowego przyszła Polska na pierwszego. Tak Józef Piłsudski złośliwie skomentował reakcję niektórych ludzi zdumionych tym, że po 123 latach od rozbiorów istnieje znów niepodległa, niezależna od żadnego innego państwa Rzeczpospolita. W rzeczywistości złożyło się na to bardzo wiele czynników. Klęska wszystkich trzech mocarstw, które Polskę rozebrały, Rosji, Austro-Węgier i Niemiec, nic nie dałaby, gdyby nie działania samych Polaków. Walka legionów i innych formacji wojskowych organizowanych wszędzie, gdzie było to możliwe, zarówno u boku państw centralnych, jak i Antanty oraz konspiracyjnej polskiej organizacji wojskowej. Czyn zbrojny nie byłby skuteczny, gdyby nie starania ówczesnych polskich polityków, działaczy niepodległościowych, którzy na drodze dyplomatycznej walczyli o uznanie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. Nie można też zapominać, że skuteczne istnienie nowego państwa byłoby niemożliwe bez struktur administracji, którą udało się zorganizować na terenie części ziem polskich, korzystając ze zgody zaborców. Polska wybiła się na niepodległość dzięki samym Polakom, którym udało się zjednoczyć i razem wykorzystać daną przez historię szansę. Uczcijmy dziś pamięć tych, którzy 97 lat temu sprawili, że na mapie Europy ponownie pojawiła się wolna Rzeczpospolita Polska. Proszę delegację o składanie wieńców i kwiatów. Thank you.
Wszystkich zgromadzonych.